Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Dnia nad planszy i tak jak już pewnie widzieliście po opisie, dzisiaj będziemy znowu robić taką wielką kompilację, czy niewielką, a czy inaczej, wielką kompilację niewielkich rzeczy. Dzień z Egmontem, witamy. Tak jest, będziemy mówić o czterech produktach wydawnictwa Egmont. To bardzo, bardzo naciągany rachunek, że cztery, no ale tak, na sztuki licząc to cztery. Na sztuki no licząc takie to dwa po dwa. No, dwa po dwa niech będzie. I co? No i będziemy dla Was mówić w składzie... Ciuniek. Ink. I Windziarz. Dobra, no to zaczniemy... Zmyliło mnie to, że wskazałeś mikrofon. Mikrofon! Dobra. Ja wiedziałem, że wskazał mikrofon. Wiedziałem. Dobra. Słuchajcie, no zaczniemy od Escape Questów, tak się nazywałem te książko gry. Tak? Tak, to w zasadzie mamy grę paragrafową w formie książki, coś nawiązujące do escape roomowych gier, które są popularne od jakiegoś czasu. No, ja bym powiedział, że jakbym miał powiedzieć. Gry paragrafowej to jest tu mniej chyba jednak niż. Ale sam koncept na pomysł, nie na to, to jest. Tak, znaczy to mnie to najbardziej przypominało być może dzienniki, czyli dziennik 29 i dziennik 29, część druga. Z tą różnicą, że tutaj jest dosyć. Znaczy, jest znacznie bardziej rozwinięta fabuła aniżeli w dziennikach. Zgadza się. I jeżeli miałbym to porównać, to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, żeby fabuła była bardziej rozwinięta niż w dziennikach, ale fakt faktem, że jest. No tak, ale jest to najbardziej chyba bliskie temu, że to są po prostu seria zagadek, które należy przejść z punktu A do punktu B, by finalnie odpowiedzieć na tą główną zagadkę, tak, i stwierdzić, czy się zrobiło to dobrze, czy niedobrze. I z serii Escape Quest, tutaj jakby dwie takie ważne informacje. Na razie mamy dwie te książeczki. Zagarść neodolarów i jak to było to drugie? Poszukiwacze zaginionej, znaczy zaginionego skarbu. A gdzieś tam w głowie jest Arka, nie? Tam gdzieś bardzo, bardzo jest Arka. Zresztą jakby... Wizualnie też. Wszystko tam przywołuje Arkę na myśl. Znaczy, wiesz, bo też patrząc na to, bo z tego, co wiemy, to autorami tej gry, bo to jest jedno autorstwo. Czekaj, bo tutaj mam... autorem każdej z tych gier jest kto inny. O, i właśnie, w Poszukiwaczach Zaginionego Skarbu autor jest zbiorowy i jest to konglomerat tych francuskich autorów planszówek. Tak. I to jest właśnie taka właśnie manufaktura planszówkowa, która robi sobie, współpracuje razem i produkują gry. I tak naprawdę jak Inku, jak tam widzisz na okładce, nie ma przecież autora, nie? Prawda? Tam nie ma wymienionego konkretnego jednego autora. Znaczy, no jest napisane Kedama Swai. Nie wiem, nie potrafię przeczytać tego prawidłowo. Tak, ale to ważne jest to, że to jest taki właśnie konglomerat, który zrobił to i w Polsce na razie pojawiły się dwie pierwsze części. Właśnie, ale, bo tego jest więcej, prawda? Ale tego więcej. Jest od groma. Tego jest tam, ja już patrzyłem, to już jakby potencjalnie, jeżeli to ta seria się przyjmie, a pewnie ma szansę przyjąć się z różnych względów, za chwilę o tym będziemy mówić, z jakich. No to tam potencjalnie tych escape questów jest już chyba do 10 chyba dobija z tego co patrzyłem na BGG. No to na okładce wewnętrznej. Na okładce wewnętrznej przecież też są, tak. Już są zapowiedziane rzeczy. Także trochę tego jest. No dobra, no to pogadamy teraz jak to się gra, o czym to jest i czy to jest fajne. I chyba wydaje mi się, że trzeba tutaj pogadać jednak odrębnie o obu częściach, bo są jednak troszeczkę, moim zdaniem, inne. Znaczy one opierają się na dokładnie tym samym rusztowaniu, tylko robią z nim troszeczkę inne rzeczy. To tak jakbyśmy rozmawiali o kilku exitach od Galakty w jednym odcinku, które w gruncie rzeczy każdy opiera się na tym samym silniku i tym pierścieniu, który sobie obracamy, ale robi z nim trochę coś innego. No bo podstawa jest tego, czy najpierw klimat? Nie, no spoko, podstawa, no dobrze, klimat jest wpleciony tam, nie? To nie ma problemu. Tak. Podstawa mechaniczna jest bardzo prosta. Otwieramy książkę, czytamy pierwszą stronę i następnie będziemy przeskakiwać do stron kolejnych, których numery wyznaczają nam rozwiązane zagadki. Rozwiązaniem każdej zagadki, na którą natrafiamy, jest dwucyfrowa liczba, która nam wskazuje, do której strony powinniśmy przeskoczyć.
Jest tu bardzo prosty, ale funkcjonalny system weryfikacji, w ten sposób, że strona docelowa ma na stronie docelowej jest wskazane, z której strony powinniśmy tu przyjść. W ten sposób dowiemy się, czy trafiliśmy tu, czy trafiliśmy na właściwą stronę. Zgadza się. I w zasadzie, jeśli chodzi o część mechaniczną, to jest tyle. Tak, no bo jak wiecie, w dzienniku, bo tu będziemy to pewnie porównywać do dziennika, w dzienniku po prostu robiliśmy strona, rozwiązanie zagadki. Wklepywaliśmy tą informację na stronkę, czy tam do aplikacji. Następna strona i tak po prostu kartkowaliśmy sobie strona po stronie, dochodząc do finalnej strony i rozwiązaniem było, nie było tam jakiegoś wielkiego rozwiązania, tylko po prostu rozwiązania są to konkretne zagadki. Tutaj natomiast oprócz tego, co powiedziałeś, Inku, dochodzi jeszcze jedna rzecz, że mamy jakąś tam fabułę, która w każdym z tych książeczek, które mieliśmy okazję zagrać, jest jakieś wprowadzenie i finalnie mamy jakieś mieć konkretne rozwiązanie, bo jednak tam jest jakaś tam odpowiedź na, znaczy, od, nie, nie wiem, gdzie to... Skoro już nawiązujemy... ale już... wiesz, o co mi chodzi. No chodzi wiem, o to, że jest tam jakaś sytuacja, w której jesteśmy postawieni i to nie jest tak, że przekartkujemy po prostu 80 stron i zrobimy tam x zagadek, tylko... Przekartkujemy te 80 stron, na końcu przeczytamy zakończenie i stwierdzimy, no nie było warto. Ja tak nie mam. Nie. Ja na po pierwsze uważam, że znaczy fajne jest to, bo to co powiedziałeś, Inku, to jest mechanicznie, fajne jest to, że do czegoś dążę, że faktycznie ja tam do czegoś dążę, mam takie wrażenie, że czy ona jest satysfakcjonująca, rozwiązanie tej zagadki? Znaczy, ja ci powiem tak, bo jako idea to mi się podoba, że mamy historię, która się... Mamy historię, która spina te zagadki ze sobą. Czasowo-przestrzenną. Mam takie wrażenie, że jeśli już robić coś takiego, to niech to nie będzie tak, wiesz, mega generyczne, jak jest tutaj, gdzie to mogłoby być w tej wersji przygodowej cokolwiek, w tej wersji science fiction też mogłoby być tak naprawdę cokolwiek, ale dobra. Ale trochę się z tobą, Ciuńku, zgadzam, trochę się z tobą nie zgadzam, a żeby tak naprawdę się wypowiedzieć, to musiałbym osobno mówić o jednym, osobno o drugim, bo trochę mam inne zdanie o jednej z książce, a trochę inne o drugiej. Tak, właśnie też się zreflektowałem do... No dobra, tego. No to zacznijmy od tej, którą pierwszą, wszyscy żeśmy przeszli, pierwszą, czyli zagraliśmy wszyscy Indiana Jonesa w Poszukiwacze Zaginionej Arki. Tak jest, Poszukiwacze Zaginionego Skarbu, nawet napisane tak czcionką, pokolorowaną w taki sam sposób, jak wiadomy tytuł wiadomego. Tam biegnie Harrison Ford, a nie Ford. Tak, coś takiego. No. Fabuła jest taka w sumie dość standardowa, to znaczy dostajemy ukryte informacje, które każą nam jeździć po świecie i znajdować na nim rzeczy, co doprowadzi nas do rozwiązania jakiejś zagadki. Ostatecznie. Tak. Czyli mamy czasoprzestrzenność tutaj. Mamy czasoprzestrzenność. Ta przestrzenność objawia się dwiema rzeczami. Jedna, mikrospoiler, że będziemy używać mapy. Druga, to jest fajne. Druga, że odwiedzamy różne ciekawe miejsca geograficznie rozsiane po całym świecie i o każdym z nich będziemy sobie mogli kawałek tekstu prozaicznego przeczytać. O, bardzo mi się podoba dwuznaczność tego stwierdzenia. Tak, to nie było całkiem przypadkowe. Ja chciałbym rozbudować swoją wcześniejszą wypowiedź o fabule tej gry, ponieważ uważam, że była niesatysfakcjonująca i niezupełnie to wyraziłem, co chciałem wyrazić. Te gry, Deckscape, Exit, przyzwyczaiły nas do tego, że fabuła tam jest, bo być musi... Bo po prostu ten film na VHS-ie, który oglądało się kilkadziesiąt lat temu, on musiał mieć jakąś fabułę po to, żeby te sceny akcji się spinały ze sobą i żeby to jakoś
płynęło. Nie musi płynąć idealnie, ale żeby było wiadomo, że jak Schwarzenegger tutaj przybija kogoś maczetą do ściany, to jak za godzinę będzie walczył z kosmitą, to musimy wiedzieć, co się dzieje w tej dżungli pomiędzy tymi dwiema scenami. I mniej więcej taką samą funkcję tutaj pełni fabuła łącząca ze sobą zagadki. Gdyby ta gra składała się z samych zagadek i tego, że idziemy ze strony na stronę i te zagadki sobie rozwiązujemy w ściśle określonej kolejności, to moje wrażenia byłyby niewiele różniące się od tego, co mamy w tej chwili. Ten dodatek mapy i poruszania się po świecie i tego, że te lokacje sobie odblokowujemy w pewnej kolejności i nie musimy do tych lokacji poruszać się w ściśle określonym kierunku, tylko wybierzemy sobie, że najpierw pojadę tu, a potem tu, a Ink jak sobie to rozgrywał, to mógł to zrobić w odwrotnej kolejności. Technicznie rzecz biorąc nie ma to żadnego wpływu na wynik, ale ładnie oszukuje, że hej, mogłem to zrobić troszeczkę inaczej. To prawda. Jeżeli chodzi o samą fabułę, to ja mam tak jakby dwa zarzuty. Czy może nie tyle o fabułę, co o formę podania tej fabuły. Mianowicie, ja się bardzo starałem nie olać tych tekstów, opisów, nazwijmy to, fabularnych. Bo stwierdziłem, no zresztą tak mi Windziarz reklamował to, jak dawał do zagrania, że tu będzie tej fabuły więcej niż w przeciętnym Escape Roomie i że tak jakby... To będzie coś fajnego, jakaś wartość dodana. Ale naprawdę te opisy w tych miejscach, tego co tam się dzieje, że zaszedłem do jakiejś kawiarenki, podano mi coś tam i tak dalej, one były tak smętne, że naprawdę były tak nieporywające, tak... No okay, miałem wrażenie troszeczkę, że ktoś tak jakby dostał, no dobra, masz obowiązek napisać po 15 zdań o każdej z tych lokacji. No dobra, napiszę. Tak trochę miałem odczucie. Wiesz co, ci czytając powiem, że te opisy miejsc. Ja ci powiem tak, że mówimy cały czas o poszukiwaniu. Ja mam takie wrażenie, że faktycznie jest trochę tak, jak mówisz, to znaczy one nie są porywające i tak dalej, ale mimo wszystko w związku z tym, co ty powiedziałeś, Ciemku, czyli mamy te escape'y, mamy exity i tak dalej, to dla mnie ta przepaść pomiędzy tam jest prawie nic i to jest takie totalnie pretekstowe, to tutaj okej, to pewnie moja córka napisałaby tam, powiedziałaby to troszeczkę lepiej, może bardziej ładniej i tak dalej, ale jest. I dlatego ci powiedziałem, że fajnie, że coś jest, bo wiem, że wiem, że wiele osób było rozczarowanych dziennikiem, mówiąc, że kurczę, dostaję jakiś dziennik, ale to nie jest żaden dziennik, to jest po prostu suche tam 60 zagadek, tak? Ja chciałbym się tutaj wbić z tym, że więcej tekstu nie znaczy lepiej tekstu. No, więc na przykład jak ostatnio grałem sobie tego pudełkowego Escape Room Tajemnica Sfinksa, tam też jest jakaś historia, no. Tylko że jest ściśnięta na dużo mniejszej przestrzeni, na dużo mniejszej powierzchni kart, więc to opowiadanie tej historii musi być bardziej efektywne, bardziej treściwe. A tutaj jak po prostu ktoś zobaczył, że mam całą stronę, no to jedziemy. No dobra. Właśnie zgadzam się z tym, że tak jakby można to było wykorzystać tworząc lepiej właśnie jakąś historię przygodową, a nie tak trochę odklepując podręcznikowo. No dobra, to się z wami zgadzam, natomiast też uważam, że na pewno jest to fajniejsze niż gdyby to było tam te 40 kilka zagadek i to wszystko. Że to zgadzam się, tutaj jestem po stronie Windziarza, nie Ciuńka, nie uważam, że wywalenie całkowicie fabuły poprawia to. Drugi mój zarzut tutaj to jest taki, że kurczę, bardzo trudno to powiedzieć bez spoilera. Chodzi o to, że jak dostaję obietnicę Indiana Jonesa, to chciałbym przeżywać przygody, a dzieją się tutaj z fabułą dziwne rzeczy, które trochę podważają fakt, że przeżywam przygody. No nie, słuchaj, jedziemy na przygodę. O, zagadka Einsteina. Nie chodzi mi teraz o jakość zagadek. Chodzi mi o to, co osiągamy w konkretnych miejscach. O. No tak, to trochę tak. To jest takie, czuję się oszukany, trochę się czuję jak w takiej, jak w starej przygodówce i to nie najlepszej takiej.
No dobra, no to trochę ponarzekaliśmy na fabułę, ja jednak będę dwie rzeczy bronił, mianowicie pierwsza rzecz, oprawa graficzna jest całkiem spoko, mimo wszystko ja jestem team kolorowe rzeczy i są ładniejsze niż czarno-białe i tak dalej, więc szczególnie po tym, że gdzieś tam ten drugi dziennik jakoś tak nie zaskoczył mnie strasznie bardzo. W związku z tym tutaj to mi się podobało i tak jak już wam zespoilowaliśmy, nie jest to jakiś tam wielki spoil, bardzo, bardzo podobał mi się motyw mapy. Uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, bo tak jak powiedziałeś, Ciuńko, on bardzo fajnie kłamie, że w tej grze mamy jakieś fajne decyzje, ale on na tyle to robi zgrabnie, oszukuje te decyzje, że niezmiernie miło mi się tam odkrywały kolejne jakby możliwości, wybory i takie poczucie, okej, a może źle zrobiłem, że poszedłem tutaj, bo powinienem iść na inną stronę, bo być może to jest ważne, a może nie. Ale to trzeba zagrać, żeby się dowiedzieć, czy faktycznie jest ważne, czy nie, bo tak jak Cienk powiedział, że Ink mógł zagrać inaczej, ja nie wiem, czy tam jest tak do końca, że możesz zagrać sobie dowolnie. No ale teraz powiedzmy sobie trochę... Właśnie, co sądzicie o samych zagadkach w takim razie? Ja uważam, że to jest coś w stylu, o, mój pierwszy escape room, moja pierwsza gra tego typu, czyli jeśli nigdy wcześniej nie grało się w grę tego typu, w książkę łamigłówkową albo właśnie w escape rooma planszówkowego, to jest spoko, bo te zagadki są ładne, są całkiem kreatywne, ale jeśli... No niestety, ja już jestem trochę zniszczony tymi grami tego typu, więc jak przewracałem kolejne strony i spoglądałem na kolejne te łamigłówki i widziałem, że okej, to jest jak w tej grze, a to jest zagadka Einsteina, jaką już rozwiązywałem dziesiątki razy, a to jest coś innego, co już widziałem gdzieś indziej. I najgorszy przypadek, bo ja bardzo nie lubię zagadek, które tutaj co najmniej jedna taka się trafiła, zagadka typu przyglądam się łamigłówce i widzę sposób, w jaki trzeba ją rozwiązać, ale widzę, że wymaga to ode mnie pracy, której nie chcę wykonywać, bo ja już widzę, jak dojść do rozwiązania, tylko nie chce mi się dochodzić do tego rozwiązania, bo się już zezłościłem. Ja się właśnie się podepnę jedne do tych, że... oczywistych zagadek dla nas. Faktycznie było tak, że kawałek dziennika robiłem z żoną i tak jakby czytałem jej... Chciałem przeczytać część fabularną i to było tak, że przeczytałem dwa zdania, po czym przerwałem i powiedziałem, niestety spojrzałem kątem oka na zagadkę i już wiem, jakie jest rozwiązanie. Znaczy, bo to też jest tak, wydaje mi się, że być może tutaj wchodzi w rachubę też nasze pewnego rodzaju ogranie tego typu rzeczy. No na pewno, wiesz. Widziarz wyszedł na chwilę z pomieszczenia, więc nie słyszał, jak dokładnie to przed chwilą mówiłem. Ale tak, musiałem pójść na moment, wysmarkać się, bo słyszycie, że zaciągam. Ciuniek ma bardzo dużo kwiatów wokół swojego domu, a ja jestem bardzo dużym alergikiem i tak przyszedłem i poczułem tylko, jak się zaraz mi zakręci w głowie. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że być może, wiesz co, tak sobie myślę, to jest taki dobry escape room dla 13-15 latków, którzy jeszcze tam nie napatrzyli się na takie rzeczy. Znaczy, wydaje jeszcze... mi się, że to nawet nie jest kwestia wieku, tylko bardziej właśnie ogrania. Tego, ogrania. Ile escape roomów wcześniej zaliczyłeś, bo... Zadziwia mnie to, jak bardzo po prostu mówimy to samo, tylko będąc w innych miejscach. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz, którą tutaj warto zauważyć, to jest to, że przez to, że ten mechanizm, czyli to nie wiem, jestem na stronie pierwszej i odsłona zagadki na stronie pierwszej jest strona 38, to mi się bardzo jakby podobało w związku z tymi zagadkami, a z drugiej strony też mi się nie podobało, bo na przykład po iluś zagadkach, gdybym to zapisywał, to wiem, jakie numerki już nie będą odpowiedzią na pewne rzeczy. Oj, bez przesady. To trochę tak... Wiem, o co chodzi, trochę naciągane, ja co innego miałbym powiedzieć. Ale nie, bo jeśli wiem, jaki jest mechanizm sprawdzania odpowiedzi zagadki... To możesz kartkować, tak? Nie. To wiem, że zawsze mam szukać schematu, że odpowiedzią będzie dwucyfrowa liczba. Mhm. Więc może to... Może być dwucyfrowa, nie? Nie, nie może być. A tam jest 0 jest zawsze, tak? Tak. Więc tak. Wiesz, model przyjmowania odpowiedzi już trochę ci sugeruje jak to może być. Tak, w jaki sposób będzie to ten. Natomiast nie wiem, bo to też bardzo ważne, nie wiem, korzystałeś w tym pierwszym z podpowiedzi? Sprawdzałem, żeby zobaczyć, jak wyglądają. Tak, ja też. Ja też sprawdzałem, ale korzystaliście z podpowiedzi, czy nie w pierwszym? Nie.
Chyba nie, albo raz, nie pamiętam teraz. Ja też nie korzystałem, natomiast też sprawdzałem podpowiedzi, jak wam się podoba sposób podpadania. No, jak te przynajmniej, na które ja trafiłem, to stwierdziłem, że są kompletnie bez sensu. To znaczy, trafiłem na jakąś taką, zobaczyłem i podpowiedź była z kategorii na tym obrazku musi być ukryta jakaś wiadomość. No serio, tego typu była podpowiedź. Czy, no dzięki, bo... Dobra podpowiedź. Bo nigdy w życiu nie wiedziałem. Nie domyślił. Drogi słuchaczu, system podpowiedzi w Escape Questach wygląda w ten sposób, że na końcu każdej książeczki jest... Zaklejona strona. Jest zaklejona, dwie strony, zaklejone dwie strony, które można sobie rozerwać i zajrzeć do środka. I po lewej stronie będzie podpowiedź pierwszego stopnia do jakiejś zagadki, a po drugiej stronie będzie odpowiedź na tę zagadkę. Więc tak dwustopniowo można sobie sprawdzić, że na początku o, nie mam pomysłu, więc pierwsza podpowiedź ma mnie trochę nakierować, a druga odpowiedź już mi poda, co mam zrobić, żeby uzyskać rozwiązania. Ja tylko powiem to, tak, że... To technicznie rzecz biorąc to działa i wygląda dokładnie, jak w prawie dokładnie tak samo jak w Escape Roomie od Fox Games. Czyli Deckscape. Deckscape, tak. Mhm. Ja tylko powiem w ten sposób, że jak mi pokazałeś pierwszą zagadkę i ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. I potem miałem czasami tak, że zastanawiałem się, widzę na przykład, nie wiem, tam załóżmy, teraz wymyślam sobie, widzę odpowiedź 22 i się zastanawiam, zaraz, ja jeszcze nawet nie zacząłem myśleć o tej zagadce, już widzę 22 i miałem takie poczucie, nie, to musi być coś innego. I powiem wam, co mnie tutaj zaskoczyło. Nie wiem, jak długo wyście robili, ale to było kilkadziesiąt minut, jak od momentu, kiedy zastartowałem i w końcu zacząłem to robić, czyli skupiłem się na tym, że będę to robił. Skończyłem ten pierwszy w kilkadziesiąt minut i miałem takie poczucie, okej, miło spędziłem czas, nie straciłem go jakoś strasznie, natomiast liczyłem, że będzie to trochę trudniejsze. Ja jeszcze, przepraszam, się wetnę, bo jeszcze chciałem o zagadkach, teraz jak wspomniałeś o pierwszej zagadce, coś wspomnieć, a widzę, że zaraz będziemy przechodzić do drugiego, tak. Tak. To, że zagadki były proste, to akurat mnie nie... To tak jakby takie prawo, no jedne są trudne, drugie są proste, to nie jest minus, że zagadki są proste. Natomiast to, że niektóre z nich miały niejednoznaczne rozwiązanie i trochę wyglądało tak... Zresztą, no kurczę, pierwsza zagadka nie jest wielkim spoilerem, jeżeli powiem, że pierwsza zagadka mamy narysowane... dwa robaczki i wiemy, że o coś, że chodzi o coś z ich nogami. Naprawdę, zinterpretować to można na trzy lub cztery sposoby i nie ma żadnego powodu, żeby stwierdzić, to jest właściwe rozwiązanie, a takie rozwiązanie jest niewłaściwe. Więc trochę jest tak, wygląda na to, że odpowiedź będzie taka. Kartkuję, nie taka. To mój pomysł drugi na liście był taki, też nie. Trzeci był taki, o, dobra, trafiłem. I to nie jestem fanem takich zagadek, które jak dojdę do rozwiązania, to nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, tylko muszę sprawdzić, czy to jest... No dobra, rozumiem, o co ci chodzi. No dobra, ale przejdźmy teraz do neodolarów. I? Ja tutaj chciałbym preambułę... No, nie napisać, tylko powiedzieć, że zasadniczo większość z tych rzeczy, o których mówiliśmy... Dotyczy też drugiej części. Dotyczy dokładnie jeden do jednego drugich części, czyli to, że fabuła jest dosyć pretekstowa... Ale jest lepsza. To, że zagadki są też... Różne. Podobnej jakości, ale też wydaje mi się, że trochę lepsze. Ciekawsze, zdecydowanie ciekawsze. Bo na przykład jest zagadka, która jest wieloetapowa, to znaczy mamy kilka zagadek, które dają nam... częściową odpowiedź i te częściowe odpowiedzi później składają się na elementy kolejnej zagadki. I to jest już, to jest dosłownie jedna taka w tej książce, ale jest to dużo ciekawsze. Tak, znaczy po pierwsze klimat. No dla mnie neodolary są dużo lepsze klimatycznie, mimo że to nie jest mój klimat. No, czyli gdybym... są dużo bardziej pomysłowe wizualnie z tym, znaczy, jak ta książka tak wygląda. Znaczy, wiesz co, gdybym miał powiedzieć, no jestem stary, Indiana Jones, chodziłem do kina, i kurczę, no zdecydowanie wybrałbym tamtą układkę. Przepraszam, mogę się z czymś wtrącić. Teraz, bo wtrącę się ze strasznym bluźnierstwem. Ostatnio stwierdziłem, że przypomnę sobie Indiana Jonesa i Ostatnią Krucjatę. Czyli ten najlepszy film z Jonesem. I kurczę, obejrzałem... No bo jest najlepszy. Jeśli masz zamiar powiedzieć coś innego, to nie mów. No i co? To mam się zamknąć. Obejrzałem i strasznie mi się nie podobało. O nie. No ja dalej jestem... To był jeden z takich właśnie błędów pod tytułem nie oglądaj filmów swojego dzieciństwa, bo
Ja tak miałem z Gwiezdnymi Wojnami kiedyś. Tak. A nie, Nowa Nadzieja nieoglądalna jest już dla mnie. Są różne. No dobrze, w każdym razie dla mnie było to oczywiste, że ta część Indiana Jonesowa jest dużo będzie ciekawsza, fajniejsza i lepsza. Natomiast Deodolary, no nie jest to mój do końca klimat. Takie no bo to jest, bo to jest mój, mój klimat bardzo. Nie, to jest Neuromancer albo Johnny Mnemonic. No takie nie wiadomo co. No tak, to jest twoje bardziej, Inku, niż moje. Natomiast okazało się, że właśnie to, co ty powiedziałeś, Ciuńku, wizualnie tam się spina dużo bardziej. Zagadki się spinają wizualnie do klimatu. Pomysł na klimat jest, uważam, spoko, bo tutaj ma to rację bytu. No bo tutaj tak, jesteśmy... ponieważ tutaj rozwiązywanie zagadek jako matematycznych, jako część tego, co robimy, jest naturalniejsze. Tak. Znaczy w sumie w Indiana Jones też rozwiązywanie zagadek jest w pewien sposób naturalne, ale tutaj w bardzo płynny sposób tak jakby przechodzi ci opis tego, co się dzieje, w zagadkę. Tak, tak. I wydaje mi się, że fabularnie też się to jest lepiej napisane. Znaczy dlatego, tutaj że... jest fabuła bardziej taka, czujesz bardziej, że dzieją się rzeczy jak w filmie. Nie wiem, teraz nie będę mówił przykładami stąd, tylko nie wiem, ktoś cię łapie, musisz się wydostać, gdzieś się musisz włamać, ścigasz kogoś, tropisz kogoś, tak jakby dzieją się rzeczy i tak. W toku tych rzeczy Dynamika rozwiązujesz zagadki. Inna, ej, w tej części masz sytuację w stylu widzisz pomieszczenie, widzisz sytuację, wyciągnij wnioski i podejmij decyzję. I faktycznie odsyła to nas do kilku możliwości różnych. Tak, zdecydowanie fajne. Chociaż mówię, dla mnie to dalej jakby nie moja bajka wizualna, nie moja bajka klimatyczna. Natomiast tutaj też miałem poczucie, że tutaj dłużej, w ogóle dłużej to robiłem. Też nie wiem, czy jak wy, ale dłużej ja nie robiłem. Mogę porównać długości, dlatego że Indiana Jonesa robiłem bardzo poszatkowane, przerywały mi rzeczy, potem musiałem przerwać, natomiast to siadłem w spokoju i zrobiłem na jeden zamach, więc nie mogę porównać tego. No i mi to zajęło troszeczkę dłużej. Zagadki miałem wrażenie, że tutaj już kilka zagadek było takich, gdzie trzeba było pogłówkować, przynajmniej ja musiałem pogłówkować. Nie miałem takich oczywistych ciach i koniec. No chociaż i takie też były, nie oszukujmy. Byłem wielce zaciekawiony, w jaki sposób będą podpowiedzi. I na przykład tu mnie te podpowiedzi irytowały po prostu ze względu na zastosowane to coś. Podpowiedzi w tej części technicznie rzecz biorąc wyglądają tak samo jak podpowiedzi w części poprzedniej, ale poza tym, że są zapisane na tej sklejonej stronie, to jeszcze mają są zaszyfrowane albo mają odwrócone... Mylę z inną grą teraz. Nie ma odwróconej czcionki. Tak, są zaszyfrowane, ponieważ w tej grze jest, i co widzimy od razu, szyfrownik, który jest... Oj, tu znowu miałem na to nazwę. To jest znowu chyba szyfr Cezara, jeśli dobrze pamiętam. No ale mniejsza o to. Mamy urządzenie, za pomocą którego będziemy sobie rozkodowywać pewne informacje. I o kurczę. Całkiem fajne. Spojrzałem teraz i sobie uświadomiłem, że w takim razie musiałem nie patrzeć na podpowiedzi w tej części, a w tamtej tak. Bo nie wiem, bo stwierdziłem, o czym Ciuniek teraz mówi w ogóle. No dobra, przepraszam. Czyli co? Czyli innymi słowy można bez podpowiedzi przejść sobie na spokojnie. Chyba można. Tak mi się wydaje. Nie wiem, no w każdym razie nie pamiętam patrzenia na te podpowiedzi, bo teraz trzymam w ręce i zaglądam tam. Czyli co, przeszedł bez... Bez podpowiedzi przeszedł. Chyba tak. Ja też bez podpowiedzi, ale wiesz, ale irytowało mnie, po co to jest to coś. Żebyś przez przypadek patrząc na jedną podpowiedź nie psuł sobie... Ja wiem, ale wiesz, no i musiałem zajrzeć, zobaczyć, co to jest. Zresztą tutaj ciekawostka, jak gdzieś tam na Facebooka rzuciliśmy... wrzuciłem, że tam zrobiliśmy, że tam przechodzimy i tak dalej. Jedna z osób wśród moich znajomych też grała w to i takie pytanie. Windziarz, jak się tego używa? Bo nie wiem, o co chodzi, nie? No właśnie, bo samo to, w jaki sposób użyć tego urządzenia do szyfrowania, to też jest swego rodzaju zagadka. I muszę powiedzieć, że ta mnie całkiem ucieszyła i ja lubię, jak elementy materialne są wykorzystywane w kreatywny sposób. I tutaj to było. Tak. No dobra. To ja tylko, no. Jeszcze co do fabuły. Oczywiście nie przesadzajmy, to nie jest jakaś wysoka literatura science fiction, to jest raczej takie młodzieżowe opowiadanko. To w ogóle są młodzieżowe książki. Takie jest moje wrażenie, że gdybym miał powiedzieć grupa docelowa,
to wiesz, to my stare konie, to nie do końca, jeżeli chodzi o fabułę i tak dalej. Natomiast jako chyba każdy z nas uwielbia robić zagadki, uwielbia wszelkie gry zagadkogenne, zagadkodające i tak dalej, i tak dalej. I my naprawdę to bardzo lubimy. Och, tyle czasu już nagrywamy te podcasty, a ja jeszcze się nie nauczyłem, że jak kiwam głową, to tego nie słychać. W każdym razie, wiecie, chodzi mi o to, że no ja jestem taki, że jak nie wiem, kobieta na torebkę nową, nie? Widzę coś z Quest, widzę jakiś Escape, od razu myślę sobie, no trzeba to zagrać, świetne, to musi być super i tak dalej, i tak dalej. I być może nie jesteśmy grupą docelową, jeżeli chodzi o te treści, o których ty mówisz, Inku. Być może tak jest, nie wiem. Mam nadzieję, że... Chociaż z drugiej strony my też mamy młode dusze, także chyba nie jest tak najgorzej. Natomiast z punktu widzenia zagadkowości tych rozwiązań mechanicznych, to muszę powiedzieć, że to ma potencjał dla mnie. To ma potencjał. O ile ta pierwsza była dla mnie za prosta, to druga już była ok. I gdyby oni mieli takie coś, czego mi troszeczkę tu brakuje, co właśnie jest w grach foksowskich, czyli stopień trudności, czy tak jak w Exitach jest też... W Exitach jest stopień trudności, to bardzo by mi ułatwiło. Widzieszowi chodzi o to, żeby spojrzał na okładkę i żeby na okładce było napisane, ta gra jest trudna, a ta jest prosta. I tej nie gram, bo to nie dla mnie, a tą gram, bo wiem, że się trochę namęczę, spocę, być może właśnie będę używał systemu podpowiedzi, który tu jest. Natomiast ogólnie, z mojej perspektywy, to jest takie jeden na zachętę, bo jestem bardzo ciekawy tej serii. Grało mi się w to przyjemnie. No wolę godzinę zagrać w takie coś, niż godzinę na przykład, nie wiem, patrzeć na wiadomości w telewizji, bo po prostu wolę zdecydowanie. Nie oglądam. Ale gdybym miał takie coś, to prawdopodobnie wolałbym to zrobić. I to nie mam poczucia, że to był czas zmarnowany. Być może miałem poczucie, że okej, trochę dla mnie za proste, ale nadal było to dla mnie na tyle satysfakcjonujące, że na zachętę tej serii daję jeden i przyklaskuję i czekam na kolejny. Ja to rozbiję sobie trochę bardziej, bo ta część Indiana Jonesowa to jest dla mnie takie zero, bo mnie trochę zezłościła. Część cyberpunkowa jest takie już powiedzmy właśnie to jeden na zachętę, spoko, bo system działa i da się z nim robić fajne rzeczy i fajnie, jak różni autorzy będą się za to zabierać. Co mi się jeszcze podoba, ta gra nie jest bardzo droga. I to jest fajne. To też jest fajne, tak. No ja się chyba przychylę do ciuńkowej oceny, chociaż tak jakby ogólne wrażenie mam pozytywne z całości, no ale neodolary weszły mi dużo fajniej, też pewnie po części dlatego, że klimat mi podchodził, ale z drugiej strony to jest też tak, że czasami jeżeli lubi się jakiś klimat, to bardziej się widzi dziury w wykonaniu tego, a tutaj to ta historyjka była całkiem zgrabna, fajnie się z nią łączyły zagadki. Dobrze się bawiłem, szczególnie przy neodolarach. W poszukiwaczach skarbu, tak jak mówiłem, parę rzeczy zepsuło mi trochę zabawę i zirytowało, więc tam takie ostrożne zero. No dobra, ale jakby jako seria myślisz sobie o niej... Jako seria nie mam odczucia, o teraz będę kupował wszystko po kolei. Ale jak zobaczyłbym coś, co właśnie, nie wiem, klimatem, stwierdziłbym, o, to jest ciekawy temat, ciekawy klimat, coś tam, to myślę, że z przyjemnością bym spróbował kolejnej części. Czyli tak naprawdę w jakiś sposób będziemy wyczekiwać kolejnych odcinków z tejże serii, zobaczymy jak to się potoczy. Dobra, dzisiaj jeszcze mieliśmy mówić o dwóch małych gierkach, które dostaliśmy, tak naprawdę takie trochę oszukańcze, bo graliśmy chyba wszyscy duże wersje, mam nadzieję. Tak, grałeś w Inku, Fitzy? Ja nie grałem w Ubongo duże. Nie, Fitzy miałem kiedyś na półce, ale nie grałem. W Ubongo grałem w duże. Okej, jestem jedyny, który grałem w obie duże. Dobra, dlaczego, o co chodzi? Egmont robi takie wersje mini swoich największych przebojów, tak? Mieliśmy tam Pędzące Żółwie, gra karciana. W tym mamy Szkołę Latania, która jest też przeróbką innych gier, a my nam się trafiło Fitz, czyli gra Rainera Knizi. Czyli Tetris planszowy made by Dr. Knizia, a jak my widzimy Dr. Knizia, to myślimy sobie,
o kurczę, szajs czy dobry doktor? A druga rzecz to właśnie Ubongo i to Ubongo w takim wymiarze ekstremalnym. Czyli na sześciokątach. Dobra. I to są takie malutkie pudełeczka, które można faktycznie wsadzić do kieszeni, bo to jest napisane, opisane jako gry do plecaka, ale to są takie gry faktycznie, które do kieszeni, tylnej kieszeni spodni można wrzucić. Jak ktoś nosi spodnie cargo, to... To jest to spokojnie. No to wrzucamy w takim razie pierwszą, czyli Fitz. Fitz to jest Tetris. I na, nie, ostatnio miałem taką refleksję. Fitz to jest z jednej strony Tetris, ale z drugiej strony to jest taki proto Roland Wright, bo to by się dało zagrać spokojnie na kartce papieru ze skreślaniem tych elementów. Wolfgang Warsz zrobił taki, Briggs się nazywa. No, tak. Tak, tak, bo tam się przecież niczego nie zmienia i nie przesuwa, jak już się... Nie, tam spadasz, ale więc... tak. Dobrze, jak działa Tetris? Mam wrażenie, że wszyscy powinni wiedzieć, czyli leci klocek z góry i to skoro spada. Wiedzą, to nie musisz mówić. I chcemy układać linię, ale niekoniecznie. Ponieważ... Zależy w której wersji. Zależy w której wersji, ponieważ jeśli mamy dla każdego gracza, mamy tutaj dwie plansze i na jednej planszy chcemy sobie ułożyć standardowego Tetrisa składającego się głównie z wypełnionych linii, ponieważ za to są punkty, a w drugiej wersji mamy pola, których nie chcemy przykrywać, bo będą przykre, albo takie, które chcemy przykrywać, bo jak będą widoczne, to będą się działy nam przykre rzeczy. Ogólnie masa zabawy. Dobra, jedna rzecz bardzo ważna. O matko, gdzieś ty tam jedna masę zabawy znalazł, spoiler alert. Fitz duże. Czym się różni Fitz duże? Bo to też o tym warto powiedzieć. No oprócz tego, że oczywiście płytki są plastikowe, te zjeżdżalnie, które mamy w dużym Fitzie są po prostu duże. To są takie malutkie, delikatne, plastikowe, można powiedzieć jak części wypraski. Elementy to są kartonowe, tam oczywiście nie. Jedna bardzo ważna rzecz. Tutaj, Cinko, to już powiedziałeś. Tutaj są dwie plansze, czyli mamy dwa różne warianty, które możemy zagrać. W tym Fitz dużym są cztery różne plansze. Czyli i każda z nich ma inny sposób właśnie punktowania i zachęcania nas do tego właśnie, żeby co innego robić. Czyli mamy takie pola, które chcemy omijać albo łączyć i tak dalej, i tak dalej. Przez to tutaj, jak gdybyśmy porównali to do dużej wersji, to mamy tak jakby połowę tego, co dostajemy w dużym budle. To znaczy, brakuje tam dwóch jakby tych plansz, które się znajdują. Natomiast de facto gra jest jeden do jednego taka sama jak wersja duża, która jest nawet chyba, no nie wiem, prawie pięciokrotnie droższa. To też jest dosyć istotne. Być może jest też pewnie ze dwukrotnie bardziej wygodna. Na pewno tak, bo masz te plastikowe elementy, które są fajnie wykonane. I one, jak je układasz i spadają, to faktycznie można sobie zrobić takie, wiesz, że tam spada, uderza, słychać to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby mechanicznie jest to samo i z mojej perspektywy, jak ja sobie patrzę, bo mam duże Fitzy, no to małe są takie pod tytułem, okej, jadę na rowerze i chcę sobie coś wziąć, to mogę sobie wziąć małe, bo je zagram i wezmę i nie będą ważyły dużo, nie zajmą dużo miejsca, ale preferowałbym duże, gdybym miał wybierać, które miałbym mieć na półce. Gra mi się podoba, dlatego że to jest prosta, przyjemna gra, którą każdy z nas w życiu przynajmniej raz zagrał, zakładam, na komórce, na telefonie, na komputerze. Quiz jest spoko, te wszystkie, co tam trzeba zrobić. Także dla mnie bardzo przyjemna mini wersja tego, co lubię w dużej wersji. Cóż mogę powiedzieć? Ja to testowałem, co gorsza jeszcze, w wariancie solo głównie, czyli bawiłem się sam w upuszczanie tych klocków, żeby mieć dużo punktów. I cóż mogę powiedzieć na ten temat? Jest to gra, która dla mnie, jej przydatność do spożycia całkowicie ustała w momencie zaistnienia takiego urządzenia jak smartfon. Nie widzę żadnego powodu, żebym grał w tę samą grę w postaci niewygodnej i mniej dynamicznej i bardziej skomplikowanej, skoro mogę sobie zagrać w jakąś prostą gierkę na smartfonie w tym samym czasie. Zabawa Fitzem w solo nie przynosi mi żadnej satysfakcji i w tym czasie wolałbym odpalić grę na smartfonie. To jest koniec moich przeżyć z testowania solo Fitzów. No tak, ale on się niczym nie różni solo od grania w cztery osoby, nie? To smutne. Nie no, Fitz to jest gra, którą
Jakbym ją zagrał 10 lat temu, to bym naprawdę docenił. A teraz tak sobie patrzę na to i myślę, 10 lat temu bym docenił. No właśnie, bo to, też jest... bo to jest właśnie ten case. Jak sobie pomyślę o takiej mikrogierce podróżnej, to pomyślę, gdybym nie miał smartfona, to mógłbym sobie w to pograć w kolejce do lekarza albo w autobusie. A właśnie, to jest kwestia, właśnie, widzę kwestia perspektywy, czyli u mnie perspektywa jest taka, że głównie fitsy gram z córką, która nie ma dostępu do smartfona, bo nie ma też smartfona, ani nie ma dostępu do mojego smartfona, więc dla niej... Ponieważ widzisz, jest odpowiedzialnym i normalnym rodzicem. Ja jestem strasznym ojcem, zakładam. Więc moje dzieci nie wiedzą, co to jest Tetris, bo go nigdy nie widziały, nigdy nie grały. Być może niedługo będę zmuszony zakupienia telefonu córce. Natomiast dopóki go nie ma, to dla mnie jest to bardzo fajne, bo po prostu gramy w to, co ty powiedziałeś, Inku, tylko że razem, tak? Bo takie mam możliwości. Natomiast faktycznie macie rację, że ta gra zdecydowanie więcej fanu, mniej rozkładania zajmuje na telefonie komórkowym jako aplikacja. Stąd też na przykład właśnie duża wersja, która już jest rozbuchana, bo to jest duże pudełko. Mhm. Ty zresztą pamiętasz, grałeś ze mną. To są duże elementy i to jest już w waszych oczach powinna być taka mocna ekstrawagancja posiadanie tej gry. Ale jako gra się broni, jako gra, samo jako gra. Technicznie rzecz biorąc, tak. Tak, zasadniczo tak, ale nie wiem, wiesz, myślę, że ta wersja właśnie duża, jeżeli to by było, wiesz, wygodne i taki miałbym wrażenie właśnie... obcowania też fizycznego z czymś fajnym, to bym miał lepsze wrażenia. Tutaj miałem trochę wrażenia takiej zabawy wycinanko. Taka pół na pół bym powiedział, tak pół na pół, bo te jak się nazywa, te zjeżdżalnie są już takie trochę, mogły być lepsze. No, słyszałem, że w tej starej wersji były dużo lepsze. No dobra, czyli co, jakie oceny? Takie pół na pół, 0-0-0. No takie 0-0 i... Znaczy, jak ja bym miał w to grać, to 0, ale rodzinnie mi się to sprawdza i uważam, że uważam, że na takie właśnie wyjazdy jedyneczkę mogę dać do grania z córką. No dobrze, przejdźmy do tej gry, której ja nie chcę o niej rozmawiać w ogóle. Mianowicie Ubongo Extreme. Nie umiem grać w Ubongo. Ja nie umiem grać w Ubongo. Od razu to mogę powiedzieć, nie potrafię grać w Ubongo. Nie wiem, o co chodzi w tej grze. Mój mózg nie funkcjonuje w ten sposób. Nie widzę tego. Nie mam pojęcia, co tam trzeba zrobić. Z przykrością stwierdzam, że możecie położyć przede mną wszystkie wersje Ubongo. I ja będę się patrzył, rozkosznie robił maślane oczy. No czuję się jak, nie wiem, jak polonista na maturze z matematyki, nie? Czyli on wie, że tam są jakieś liczby, jakieś działania, nie wie, o co chodzi. Ja mam tak z Ubongo i nie będę w ogóle jej oceniał, bo nie potrafię ocenić gry, w której po prostu nie potrafię fizycznie grać. Mam defekt mózgu jakiś i to taki gruby. Nie wiem, jak to się gra. No nie... prawda jest taka, że moje odczucie przy tej zabawie, ja mówię nie... jest takie, że no okej, mam te kafelki, które mam zmieścić w tą ramkę, no i tak je przykładam do skutku, aż wreszcie kliknie. Nie potrafię tutaj jakby zastosować jakiejś, taktyki albo... Ale Inku, niektórzy mają chociaż jakiekolwiek poczucie, że okej, to powinno być tu, bo coś tam, nie? Natomiast ja nawet tego nie mam. Myśmy grali z Gabrysią i pamiętam, że pierwszą planszę graliśmy ze 13 minut. 13 minut się patrzyliśmy na to. Ona na swoją, ja na swoją. I w końcu ona stwierdziła, czy no, jakieś łatwiejsze możemy sobie wybrać. A to był najłatwiejszy ten poziom. Dobrze, to z naszej ekipy... Tylko czy nie kupię grać z naszej gry przestrzenne. W tę grę wydaje mi się, że idzie mi mniej więcej tak, jak Windziarzowi idzie w gry słowne. To znaczy, to jest gra, łamigłówka przestrzenna o tym, że mamy sobie jakiś obrys na planszy, który mamy wypełnić elementami, które otrzymujemy od gry w taki sposób, żeby wszystkie pola były zajęte i nic nie wystawało na zewnątrz. I tutaj rozszerzając teraz definicję całego Ubongo, w zależności od tego, w jaką wersję gramy, to te elementy, którymi będziemy grać, są trochę inne. Więc na przykład jak gramy w zwykłe Ubongo, to mamy takie tetrisowe kształty opierające się na komórce złożonej z jednego kwadracika. Jak gramy w Ubongo Extreme, to mamy już kształty opierające się na sześciokąta.
robotach, a jak gramy w Ubongo 3D, to już w ogóle jest masakra, bo gramy trójwymiarowymi... Ja nie wiem, co się dzieje. Ubongo 3D grałem kiedyś i to nawet trochę przyjemności mi sprawiało. Grałem z wami, pamiętam. Znaczy patrzyłem, jak wykładacie, to pamiętam. I niezależnie od tego, w którą wersję Ubongo się gra, to zasady są zasadniczo takie same. Czyli mamy przestrzeń, którą mamy idealnie zapełnić. I kto pierwszy, ten lepszy. I kto pierwszy, ten lepszy. I teraz, Ubongo jako zabawa i jako łamigłówka podobało mi się zawsze, każda wersja, ale to była gra, która przez dłuższy czas miała zepsutą punktację. Bo punktacja w starszych wersjach opierała się na tym, że był woreczek z diamencikami, które miały różną wartość. A, prawda, że losowało i co dostałeś. I tak. Teraz gracz, który ułożył jako pierwszy dany wzór, dostawał pewną określoną liczbę punktów i losował sobie żetonik, losował sobie kryształek z woreczka. I gracz, który jako ostatni ułożył, też losował sobie diamencik z woreczka i nagle się okazało, że za pierwsze miejsce, powiedzmy, ktoś zdobył 5 punktów, bo dostał rubin warty 4 punkty i wyciągnął sobie chyba żółty kafelek, klejnocik, który był wart punkt, a ten, co zrobił najwolniej, pyk, hej, wylosował mu się z woreczka czerwony, więc... Bo to chodziło o to, żeby nie demotywować osoby, które słabiej układają, że mają szansę w to. Tylko żeby demotywować tak, osoby, które dobrze układają. Sensowne. Znaczy nie, to jest typ gry, w której jeśli jesteś dobry, to po prostu jesteś dobry i koniec, tak? Mhm. I to powinno być tak, jak windziarz w te kształty i kolory. jak to się nazywa? Kształt i kolory. O czym ty mówisz? No, tamte, wiesz, niebieska kaczuszka, coś tam. Duszki, tak. No dobra, są takie... Ale czekaj, nie. Ale nie, chodzi mi, tylko chciałem dokończyć. I takie gry właśnie, jak ty mówisz, one powinny to premiować. I ty powinieneś po prostu grać z ludźmi, którzy mają ten sam poziom rozwoju. I wtedy masz poczucie, o, super, wygrałem z kimś, tak? Ale słuchaj, czyli tak jak ty w gry słowne. Dobrze, nie ciągnijmy tej rozmowy dalej. Ale... sprawdzałem sobie dzisiaj w internecie. Stare wydanie Ubongo Extreme też miało te same głupie zasady z losowaniem punktów z woreczka. A te w najnowszym wydaniu te zasady punktacji są zmienione na całkiem cwane i sensowne, bo działa to w ten sposób, że pierwszy gracz, który ułoży planszę, odwraca klepsydrę i teraz reszta graczy ma pewną określoną ilość czasu na dokończenie własnych plansz. I teraz... Jeśli przez ten czas inni gracze nie dokończą swoich plansz, to oddają je temu, który ułożył jako pierwszy, a gracze, którzy ułożyli swoje plansze, zachowują je dla siebie. Co znaczy, każda plansza jest punktem zwycięstwa, więc gracz, który ułożył jako pierwszy, dostaje punkt za to, że ułożył i punkt za każdego gracza, który nie ułożył, czyli za mnie, ułożył w tym czasie. Co sprowadza się do tego, że nie masz jakiejś takiej głupiej losowości, że ja dostałem 4 punkty, a ty 5, bo nie mieliśmy na to żadnego wpływu, tylko faktycznie jest ten szybszy gracz, który gra najlepiej, jest zmotywowany, żeby układać jak najszybciej, żeby jak najmniej czasu mieli ci gorsi, więc jest pod tym względem jakaś taka motywacja, że jestem pierwszy, więc chcę zrobić szybko, żeby inni mieli mniej czasu, ale jak jesteś tym na końcu, który w ostatniej chwili ułoży i dokończy, znaczy, jak jesteś tym graczem z tyłu, to masz jeszcze wpływ na to, że może mi się uda i ten zabiorę jakieś te punkty temu graczowi, który zrobił najszybciej. Być może. To jest bardzo dobra gra dla ludzi, którzy, jeżeli wszyscy będą grać na podobnym poziomie, będą się bardzo dobrze bawić. Ubongo ogólnie jest bardzo fajną grą logiczną, przestrzenną, układanką. Jest bardzo okej, jeżeli komuś się podoba taki sposób grania. Natomiast ja odpadam w szedbiegach. Nawet jak otworzyłem to pudełko to i zobaczyłem pierwszą zagadkę, to mój mózg powiedział, dobra, idź to na balkon, pooglądaj słońce i będziesz... Ja jak teraz sobie przypomniałem, że Ubongo 3D by mi się nawet podobało w miarę, ten rodzaj zagadek, nie miałem z tego satysfakcji i przyjemności z ich układania i o ile przy Fitsach to jest kwestia tego, że taka prosta zabawa na smartfonie lepsza, ale można się pobawić, o tyle tutaj to nie jest dla mnie zabawa układanie tego rodzaju tych układanek i to
niestety zero tutaj. Ale też jakby tutaj chciałbym obronić to, że znowu fajne jest to, że może za 20 tam kilka złotych kupić sobie coś, co jest też w pudełku za 100 ileś złotych i po prostu mieć to samo, tylko na trochę słabsze jakości jakby elementach. No bo tak? Mamy kartony zamiast. Mamy tutaj tak karteczki plastiku, zamiast który, plastiku który i tak jest dalej. W Ubongo 3D. No dobra, no, zgadzam się w 100%. Wolałbym na to wydać 20 zł niż 100 zł. Z mojej perspektywy nie daję oceny, dlatego że stwierdzam, że no nie mogę dać oceny. That's gry. Not compute. No nie, no bo to bez sensu. No to tak jakbym powiedział, że mam oceniać, jak się lata samolotem, a nigdy nie latałem samolotem, bo nie umiem, nie? No, bez sensu. A ja dam jeden i disclaimer, że Ubongo Extreme podoba mi się bardziej niż Ubongo zwykłe, ale mniej niż Ubongo 3D. Okej, okay, to jestem w stanie uwierzyć, bo grałeś w Town Center, tam ci się podobało wszystko. No dobra. Ale wiesz, że na tym etapie to jest już tak hermetyczny dowcip, że nikt nawet nie pamięta, że taka gra istnieje. Możecie sobie kiedyś przesłuchać naszą recenzję na temat Town Center, będziecie wiedzieć wszystko, o co jeśli o co ją chodzi. Znajdziecie. Jeżeli ją gdzieś znajdziecie. No dobra, to słuchajcie, no to co? No to cztery produkty, dwa Escape Questy, podzielone zdania, Tetris, raczej jednomyślnie, no i Ubongo, oprócz wywrotowca Ciuńka, jest jednomyślnie. O, przepraszam, ty się wstrzymałeś od głosu. Wstrzymałem się. Ale w każdym razie miło było pograć te gry od wydawnictwa Egmont. Mnie przynajmniej było miło. No i mówię, ja czekam na Escape Questy. Tak, jakby... tak. Escape Questy narobiły smaku na kolejne. Szczególnie, że tam takie nazwiska, takie, no tam Antoine Bauza, coś tam. No to właśnie on się nie popisał. Ale nazwiska takie, wiesz, perspektywiczne nazwiska. Ale po co mi to nazwisko, jak już widzę, że raz się nie popisał? Nie wiem, jak możesz powiedzieć przy Bauzie, że jest perspektywiczny. Dobra, on już jest starym wyjadaczem, tak, to z Cristiano Ronaldo, autorów gier planszowych. Dobra, to o czterech grach mówiliśmy we trzech, czyli tam daleko od nas to... Ink. Tutaj przy mikrofonie Ciuniek. I Windziarz. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.